pyszczaki Borlei Kadango. Dzisiaj zakupiłem. W sumie jechałem po coś innego, ale spodobały mi się te. Jeszcze młodziutkie, niewybarwione. Mam nadzieję, że będzie i samiec, i jakieś samice. Poprzestawiałem też specjalnie trochę w zbiorniku. Dołożyłem kamieni. Już tu trochę w tym worku są. Dolałem troszkę wody, żeby się przyzwyczaiły. Czterokrotnie tej wody dolewałem. Myślę, że już pora, żeby je wpuścić. Więc zabiorę się za to. Zobaczymy, jak one się dalej będą sprawowały. Mam nadzieję, że poradzą sobie wśród ryb, które już tutaj są. Woda trochę mętna, bo jak wspomniałem wcześniej, trochę tu przestawiałem, wyłączyłem na chwilę filtr, on teraz sobie musi z tym wszystkim poradzić. Trochę piasku wyjąłem, dołożyłem trochę kamieni. Myślę, że możemy przystąpić do ich wpuszczania delikatnie. Znajdą sobie jakieś grotki. I się zaaklimatyzują. Rybka piękna, choć jeszcze młoda, niewybarwiona, ale już mi się podoba. Sam jest taki bardzo czerwony, jak będzie wybarwiony. Mam nadzieję, że będzie, bo jeszcze płci tutaj nie bardzo można odczytać, odgadnąć. No, zobaczymy. Za jakiś czas wrócimy do niej. Coś sobie pewnie o niej powiemy. Przestawiałem kamienie, widzę, że walka o nowe terytorium, o nowe terytoria trwa. Ryby zrobiły się bardziej aktywne. Do tej pory, gdzie dawały sobie spokój, trochę się omijały, zaczęły, zauważyłem już tutaj dosyć takie spore sprzeczki. No, proszę bardzo. Walki o zasiedlenie nowych miejsc. No ale tak, cały urok tych pyszczaków. Malarii piękne, kolorowe. No, trzeba, musimy poczekać, aż się woda trochę wykrystalizuje. Piękne walki. Dobrze, wpuszczajmy nową obsadę, nowe rybki. Staram się zrobić szokujące. Mogły same wypłynąć. Nowi mieszkańcy wpuszczeni. Teraz dopiero widzę, jak moje rybki urosły. Choć doczekałem się dwóch młodych jelołów. Z tego samego miotu jeden jest zdecydowanie mniejszy, drugi większy. O, jednego fajnie teraz widać. I całkiem nieźle sobie radzą. Unikają starszych. Większe ryby jakby się już do nich trochę przyzwyczaiły. No, ale wiadomo, jak to jest z nowymi mieszkańcami. Zawsze są raczej niemiłymi gośćmi wśród pyszczaków. Dobrze, to tyle na dzisiaj. Do zobaczenia. Pozdrawiam, cześć.